witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak widzieliście, Damian i Angelika mieli trudny poranek z samego rana, kłótnia. Angelika dowiedziała się prawdy o Berminie i jej się to nie spodobało, przede wszystkim dlatego, że Damian ją oszukał. Powiedział, że przecież Barmina wyjechała w sprawach służbowych i niebawem wróci. Tymczasem mała Amelia się wygadała i niestety Angelika poznała całą prawdę. Wie, że Barmina zostawiła rodzinę i uciekła z niewiadomych przyczyn i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zdecyduje się wrócić. Także jej się to już przestaje podobać, ponieważ Damian ją oszukał. Na ich głowie teraz jest opieka nad Anielą i Cyrylem. A Barmina nie jest co do tego przekonana, ponieważ... Zaraz, bo ja tutaj mówię i się zajmuję psem. No. Angelika nie jest co do tego przekonana, ponieważ ona chciała mieć swoją rodzinę. Tutaj jej trochę już to wszystko psuje. Tym bardziej, że ufała Damianowi, a on ją tak od razu oszukuje tuż po ślubie. No, chyba tak nie powinno być. O Jezu, już nam urósł? Urosła? Patrzcie, wygląda jak kropek. Milka. Kurczę, teraz nie pasuje do niej imię, była taka biała. Wygląda dokładnie jak kropek. Pokażcie kropek. No, nie tak dokładnie, bo po kropku ma chyba tylko kropki, a spyszczka wygląda jak swoja mama. Fajnie! Tak, bo Milka właśnie miała mieć dzisiaj urodziny. Tylko myślałam, że o 18, a nie tak wcześnie. I Anielka ma urodziny jutro chyba, zdaje się. Także będzie w końcu nastolatką, moi drodzy. A wracając do Angeliki. Teraz już nie wiem, na czym ja właściwie skończyłam. Chodź tu, kochana, pochowaj to wszystko, bo Lokaj nam zrobił śniadanie, gdy my już byliśmy dawno po. Nie, już nie pamiętam, co ja mówiłam o tej Angelice. W każdym razie, no był zgrzyt między nią a Damianem, ich pierwsza małżeńska kłótnia. Angelika nie jest zadowolona z tego wszystkiego, nie podoba jej się to, że Damian ją okłamał. Nie podoba jej się, że mimo, że lubi Cyryla i Anielkę, nic do nich nie ma, ale jednak... No nie wie, jak to będzie dalej wyglądało. Bo wiadomo, że nie wyrzucą ich na ulicę, bo to jeszcze młode dzieci. A z drugiej strony opiekować się nimi tak długo... No nie tak sobie Angelika wyobrażała ich wspólne życie razem z Damianem, dlatego... Ma nadzieję, że to się jakoś rozwiąże. I do tego jeszcze cztery psy. No odbiega to trochę od jej wizji. Ale cóż, o patrzcie, już jedzie do pracy właśnie swoją limuzyną. Wiecie, to jest gwiazda filmowa. Także ona musi trochę kaprysić. Będzie dzisiaj awans? Raczej nie, ale zobaczymy. No jedzieć. Mam jakieś rachunki? Dobra, bo ja tak do was sobie gadam, a tutaj nagrywania nie włączyłam. Także tak. Co ja tam gadałam, że nie mamy żadnych rachunków i że... że Cyryl właśnie wraca ze szkoły i obserwujemy go, gdzie niesie swoje prace domowe, bo oni gdzie się rzucają, a ja nie mogę ich znaleźć. O, proszę. Tutaj. Bo... mu się obniżyła ocena, spójrzcie, minus 5. Tak, dobrze widzę, minus 5 to jest? Chyba tak. No w każdym razie niech to szybko sobie nadrobi i przyszedł tutaj z jakąś koleżanką. Gdzie ona jest? Dokąd leziesz? Stójże, musimy cię opatrzeć. Jak się nazywasz? Rozmarynka kręcią, no po prostu te imiona są przecudowne. U wszystkich. Noż. Całkiem miła, sympatyczna pani. Ale my mamy dziewczynę, nie? Mamy chyba Bronkę. Ta jest Bronka i sama masz trzy piorunki, więc będziemy chyba to pielęgnować, moi mili. Tak swoją drogą możecie tutaj spojrzeć na Błażeja, jak mi się fryzurka zmieniła. Dobra. Dobra, to niech on odrabia te lekcje. Anielka jeszcze nie wróciła? Myślałam, że oni wracają o tej samej porze. Nie, ona do 15 mimo wszystko. Dobra, niech on odrabia te lekcje. Tam nam ktoś dzwoni, ale to tam niech sobie dzwoni. Przyspieszmy tą akcję. Troszkę ma tego odrabiania. Ale nie wiem, gdzie ma resztę swoich zeszytów, tak właściwie. Tak rozglądam się po domu, ale nie bardzo. Widzę, by gdzieś je tutaj zostawił. No ja nie wiem. Dużo tam ci zostało? Przyspieszamy, bo jeszcze i tak nikogo nie ma. Aniela dostaje niższe oceny, no właśnie. Aniela.
pokaż, gdzie niesiesz swoją pracę domową. Ciebie też musimy śledzić. Patrzcie, jak ładnie wygląda w tym swoim mundurku. Uroczo. Zobaczymy, dokąd Anielka. Może wiecie, co pod dywanem są te prace domowe. Może się coś zbugowało. Ja to zaraz sprawdzę. Anielka, proszę. A podobno jakby wzrób siusiu. A potem... Gdzie do komputera? Już by się chciało do komputera, no pewnie. A oceny spadają w dół, nie? A jutro kończysz tom. Właśnie, musimy zadbać o jej pragnienia, bo jutro będzie miała urodziny, na. Ale to w kolejnym odcinku zrobimy urodzinki Anielki. Nie ma tak dobrze. Tak, niech ona zrobi to, potem sobie odrobi lekcję, tak właśnie będzie. Dzięki zmyślnym inwestycjom. O, coś tam Damian zarobił. Bo on właśnie sobie tutaj też zarabia dodatkowo jako, no, udzielając konsultacji finansowej, tak. On zaraz też przyjdzie z pracy, także spoko. Co on chce? Helikopter. No, Damian, ogarnij się, ciekawe, gdzie go postawisz. Naprawdę, on to ma... widzi mi się, że... Hoho. Nie ma rachunków? Mi się wydało, że w poniedziałki przychodzą rachunki, ale możliwe, że już zapłaciłam. Nie wiem sama. Dużo... No tak, bo on jeszcze odrabia te stare lekcje, nie? Także... Nasze dzieci dzisiaj mają... Dzień odrabiania lekcji. Wiecie, Damian zapisał ich do prywatnej szkoły, to teraz muszą się wziąć ze siebie, nie ma to tamto. Była chwila załamania, bo matka zniknęła, zostawiła ich i nie wiadomo, co się z nim dzieje, także się martwią i w ogóle. No, ale trzeba się wziąć ze siebie, bo Damian bardzo pilnuje swojego rodzeństwa co do edukacji. Bardzo wie, jakie to jest ważne w życiu. Także nie ma to tamto. Z Barbiną mieli lżej, bo ona tak nie przywiązywała do tego takiej wagi, nie latała za nimi i nie pilnowała. A Damianowi tutaj zależy, tutaj... Tak, po prostu człowiek sukcesu, moi mini. Człowiek sukcesu, Damian biedak. Ty idź się, człowiek, ogarnij. Kurczę, jeszcze się nie odnajduję w tym domu za bardzo. Skorzystaj, wykąp się tutaj, nie? Ty, robisz nam śniadania, a obiad byś zrobił czasem, wiesz? Dostęp? Odpraw wszystkich gości, aha. Daj mu napiwek, niech się cieszy, nie? Jak ci idzie cel? Matko, ile wy macie tych lekcji nieodrobionych? No przez kilka dni chyba nie odrobili. Także tak. Aniela ma urodziny już jutro o 18. Tak jest! Także jutro robimy imprezę, moi mili, w kolejnym odcinku dla Anielki. Damian, jak tam? I tak Damian wyszedł trochę zdenerwowany do pracy po tej kłótni z Angeliką. Wiadomo, on swojej rodziny nie zostawi. Choćby nie wiem co. Nie chciał mówić wszystkiego Angelice, no bo wiedział, jak zareaguje. To jest trudny temat. Oj. Mała tutaj jest. No dobra, niech sobie powra na kąpie. A potem te lekcje gdzieś wykopię spod tego dywanu. Zadowolony? Naprawdę? Ach, Damian, jesteś super. Wiem, Damian jest zajebiaszczy po prostu. Niech sobie teraz zje tosta. Czy tam zapiekankę, co to, cokolwiek to jest. No, także jak mówię, Damian swojej rodziny nie opuści, bo jest dla niego priorytetem. Wiadomo, kocha Angelikę, też jest dla niego ważna, no ale jego zdaniem ona powinna to zrozumieć. Angelika jest trochę rozpieszczona, bo wychodzi z takiego domu. Tak ją już rodzice wychowali, zawsze była taka rozpieszczona, była taka idealizowana przez swoich rodziców, wiadomo, była najlepszą, ich najukochańszą córeczką, nie to co Lilianna. No ale, o proszę, i jest awans, Angelika. No ale nie ma to tamto, niby była rozpieszczona i tak dalej, ale pracy się nie boi, proszę bardzo, zarabia o 100, chyba dwa razy więcej niż Damian, prawie dwa razy więcej niż Damian, także, no, jest reżyserką przebojów kinowych, po prostu. Super. Ale co, ona od razu idzie tutaj do łazienki. Aha, wolisz iść na górę. Pewnie, bo czemu nie? Nie sobie skorzysta i się wykąpię. Co się stało? Co się stało z tym kiblem? No, o co ci chodzi? Aha, deskę nie opuścił ci Damian, tak? Ach, ci faceci. Co tu potrzebujesz? Potrzebujesz charyzmy i kreatywności, pracujesz od 10 do 17. To
możesz sobie poćwiczyć przy... Albo nie, dokończ obraz na dole. Angelika teraz zajmie się swoimi sprawami, bo ona nie ma ochoty rozmawiać z Namianem, bo Namian ją dzisiaj zdenerwował. I ona musi sobie to przetrawić. Tak, a Damian co miał zrobić? Bo już zapomniałam. Chyba nie miał nic konkretnego do roboty. Daj przysmak, okej. Jak się czujesz, Cyril? Pewnie... Tam jest, nie gratuluj. Tylko do toalety skorzystaj sobie. Czy odrobiłeś już wszystkie lekcje? Bo ja nie wiem. Podnieśmy ten dywan, proszę bardzo. Tu się ukryły nasze prace domowe, moi mili. Weźmy je, przenieśmy do salonu. Widzę, że Cyril chyba wszystko odrobił. Dobra, jest. Anielka! Dobra, Cyril jest dobrym starszym bratem. On odrobi Anielce lekcję. Bo Anielka jutro ma urodziny. No. Nikt ci o tym nie dowie. Tak. Sonia jest wiecznie brudna, po prostu. Pokaż ty swoje cechy. No, flejtuch, oczywiście. Daj się, Damian, wykąp. A ty się zaraz bawisz z Murusem. Dobra, niech się pobawię. Nie badziamy tacy. Nie badziamy. No i tak nam leciał ten dzień, tak dosyć zwyczajnie, pomijając tą kłótnię Anieliki, nie? To nic się wielkiego nie wydarzyło, ale jutro będą urodzinki Anielki, także... Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie trochę ciekawszy. Tak, Anielka się tutaj dobrze bawi przed swoimi urodzinami, a Cyril odrabia za nią lekcję, także... Nie ma to jak się ustawić, nie? I wykorzystać starszego brata. Jak to śmiesznie wygląda, jak on robi te szlaczki jakieś. Ale dobra, to niech sobie sama odrobi. Już nie będziemy tak wykorzystywać Cyrila, on też chce się troszkę rozerwać, także niech sobie poćwiczy. O proszę, Angelika skończyła obraz. Niech go sprzeda, bo on mi się nie podoba, żeby go gdzieś powiesić. Pokaż się, kochana. Jeszcze nie widać tego punktu, to sobie maluj. Aha. Rozmarynka dobrze się u nas bawi. Także jest dobrze. No i wspólnymi siłami Anielka i Cyril odrobili lekcję. I na tym właściwie spędzili cały swój dzień. Tak to jest, jak się nie odrabia przez kilka dni lekcji. Wykąpałeś tego psa? Nie wykąpałeś tego psa. Wykąp? Sonia. O co chodzi? Sonka, chodź tutaj. No, wołacie, wołacie. Chodź, chodź, brudasie. Jak nie przypinuję tych simów, to oni nic nie zrobią, jak należy. Myju, 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 myju. Myju, 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 myju. Możesz ją pochwalić. Grzeczny piesek. Damian na chwilkę może usiąść jeszcze sobie tutaj. Angelice troszkę brakuje. No, dzisiaj już tego nie będzie chyba wbijać, bo na 10 ma do pracy. Także niech ona już idzie spać. Czy Morus też śmierdzi? Nie, to chyba to posłanie, dobra. Cyrilu, daj żyć! Idź tam wszyscy spać. Anielka nam już pada. No, biedna. Dobra, kochani, jutro się zajmiemy twoją rozrywką. Idź spać, bo ty i tak wstaniesz wcześniej. No właśnie, miałam cię wyprosić. No to papa. Miło było, mam nadzieję, że fajnie się u nas bawiłaś. Cyril nie miał dzisiaj dla ciebie czasu, ale... No takie życie. Miałaś to skończyć chyba. Już wszyscy ogarnięci, halo. Do spania, moi mili. Nasza pandzia jeszcze żyje, ma się dobrze, mam nadzieję, że będzie żyć długo. Jest urocza. Dobra, Anielka śpi. Zapomniałam o naszych rybkach, bo ja tutaj prawie nie zaglądam. No, już nie żyją. Smutno. No dobra. Na dzisiaj to będzie tyle, moi mili. Damian też już będzie się kładł spać. No i słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie oczywiście
zrobimy w końcu urodziny Anielki. Jestem bardzo ciekawa, co z niej wyrośnie i jak będzie wyglądała i co będzie chciała robić w życiu. No, mam nadzieję, że wyrośnie z niej fajna dziewczynka. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku i...